Na tę inwestycję Lubin czekał od wielu lat. Lubin to ważne miasto i ważny węzeł komunikacyjny i ten szpitalny oddział ratunkowy będzie służył mieszkańcom w sytuacjach nagłych i w zagrożeniu życia i zdrowia. Ponad 30-milionowa inwestycja to nie tylko budowa tak potrzebnego SOR-u, ale również bloku operacyjnego i centrum diagnostyki endoskopowej. SOR ma być oddany do użytku w połowie przyszłego roku. Pacjenci mogą spać spokojnie. Inwestycje podzielono na kilka etapów, tak by w jak najmniejszym stopniu odczuli ją chorzy. Pewne utrudnienia naturalnie będą z racji tak dużej inwestycji prowadzonej, jak widzicie, tuż obok funkcjonującego obiektu, ale generalnie to, co będziemy wyłączać na tym etapie z funkcji, to są funkcje pomocnicze. Po wielu latach sporów politycznych, wykorzystywania braku SOR-u w kampanii wyborczej m.in. Platformy Obywatelskiej wreszcie się udało. 2 lata temu podejmowaliśmy decyzję o poszukiwaniu inwestora, który postawiłby nasz szpital na nogi. Postawiliśmy właśnie na firmę MC, która wcześniej wyremontowała 3 przychodnie w Lubinie. Myślę, że był to dobry wybór, czego dowodem jest rozpoczęcie dzisiejszej inwestycji. Szpitale będą musiały łączyć się w grupy, ponieważ wtedy jest szpitalem łatwiej zarządzać niż pojedynczą placówką. I myślę, że z tego wynikają główne problemy pojedynczych samorządów. Po wybudowaniu nowego skrzydła szpitala EMC planuje remont już istniejących oddziałów. MPO w Lubinie. Utrzymanie czystości i porządku ulic. Wywóz odpadów. Selektywna zbiórka odpadów. Wynajem kontenerów. Zapraszamy do naszego biura obsługi klienta Lubin, Rynek 28, drugie piętro. MPO w Lubinie. Dbamy o środowisko.